Czy? No jeden. Ooo! Pani urwa. Zdarza się. Kameruje się. Lucy Zapał, witam w to słoneczne, kwietniowe, wczesne popołudnie, studio przedmeczowe. Dzisiaj Liga Okręgowa, AP Żyrardów kontra KS Raszyn. Tutaj za mną rozgrzewają się już piłkarze przed tym spotkaniem. Jesienią piłkarze z Żyrardowa wygrali 5-2. Natomiast chcę powiedzieć, że z tym stadionem wiążą się moje bardzo wczesne wspomnienia związane z oglądaniem piłki na żywo, ponieważ to tutaj, na tym boisku, to było dokładnie dnia 11 października 2003, po raz pierwszy oglądałem mecz na żywo i było to spotkanie Żyrardowianki z Wilgą Karwolin. Było chyba wtedy 0-1 albo 1-1, nie pamiętam już dokładnie. No i prosto z tego meczu poszedłem do domu oglądać ostatni mecz eliminacji do Euro 2004, kiedy pokonaliśmy Węgrów w Budapeszcie 2-1. Natomiast dzisiaj tutaj KS Raszyn będzie chciał postawić kolejny krok naprzód w kierunku awansu do czwartej ligi. Żyrardów plasuje się w środku tabeli i tutaj chyba celem jest raczej spokojna walka o utrzymanie, aniżeli gra o jakieś wyższe cele. Przypomnę, że samochodem, który przynosi szczęście, jest oczywiście złoty Matiz. Ja w tym minionym tygodniu widziałem tych złotych Matizów bodajże 3, więc liczę, że tutaj one przyniosą co najmniej 3 gole dla którejś z drużyn. No i mam wierszyk, że złoty Matiz, szczęście gratis. A przechodząc do jednej z mark amerykańskich, złoty Focus, mnóstwo pokus. Także tyle chyba na razie. Zaproszę póki co na skrót oraz na wielki świat. Wielki świat. Drużyna gości w jednolitych zielonych strojach, gospodarze ciemno-szarych z czarnymi spodenkami. Nie ma gola. Pierwsza minuta meczu i Żyrardowianka była bardzo blisko wyjścia na prowadzenie. Dobre uderzenie z dystansu. Było blisko. I zaistniało w tej chwili prawo Paskala. Mamy w końcu otwarcie wyniku. I zobacz, może ty chcesz spać. Nie masz szału.
O! Nie! Nie ma! Nie ma! Wybicie z linii bramkowej. Panikowali. Nie ma! Po raz kolejny świetnie zachował się bramkę Szaraszyna. A tu już chyba gospodarzom nikt 6 punktów nie zabierze. Pomeczowe studio, APL Żyrardów kontra Real KS Raszyn 2-0, a zatem lider pokonany przez Żyrardowian po raz drugi w tym sezonie. Te złote matizy, o których mówiłem dzisiaj, były po stronie gospodarzy. Trzeba przyznać, że wyrównany mecz, natomiast skuteczność była po stronie drużyny żyrardowskiej, natomiast pochwalić trzeba zdecydowanie bramkarza drużyny z Raszyna, który kilkukrotnie wybronił bardzo groźne sytuacje. Jak zawsze to spotkanie urozmaiciła swoimi komentarzami tutaj miejscowa publiczność. Od lat jestem zaskakiwany coraz to nowymi określeniami na arbitrów oraz na przeciwników. Dzisiaj również tych ciekawych słów nie zabrakło. Także to też podnosi ogólną ocenę tego spotkania. Zresztą w ogóle i frekwencja dopisała, ponieważ ta dobra pogoda zachęciła wielu kibiców APL Żyrardów do przyjścia na stadion przy ulicy Piastowskiej. Tyle z mojej strony na dziś. Za tydzień prawdopodobnie będą A-klasowe derby Warszawy, ale to jeszcze będziemy potwierdzali. Do zobaczenia.